To, co będę chciał Państwu zaprezentować dzisiaj, to nie jest efekt moich jakichś szczególnie indywidualnych studiów nad początkami Polski, ponieważ zajmuję się owszem także początkami Polski, ale w kontekście innym niż wprowadzenie chrześcijaństwa. Natomiast z racji prowadzonych zajęć i zasadniczo także zainteresowań średniowieczem śledziłem literaturę i starałem się być na bieżąco z tematyką. To, o czym będę mówił, możecie Państwo oczywiście też przeczytać. Jest bardzo rozbudowana literatura na temat Chrztu Polski, początków chrześcijaństwa i początków państwa polskiego. Przy czym ta literatura przyrasta w tak wielkim tempie, że dzisiejszemu badaczowi jest bardzo trudno ogarnąć wszystko, co napisano na ten temat, a pisze się je coraz nowsze rzeczy. Przy czym z jednej strony zasób źródeł pisanych jest ograniczony i znany dla nas od w zasadzie 100 lat, nic nowego nie odkrywamy. Natomiast to, co wnosi pewną nową jakość, to są badania archeologiczne, ponieważ one są prowadzone cały czas, materiału archeologicznego przybywa coraz więcej i wydaje mi się, że jeżeli możemy mówić o jakichś pewnych przełomach w badaniach nad początkami Polski, to są one raczej związane z badaniami archeologicznymi. Na tym slajdzie Państwo widzą taką podstawową literaturę. Wypisałem sobie kilka pozycji starszych, takich fundamentalnych, od których zaczynają prace specjaliści nad początkami Polski, czyli prace Gerarda Labudy, Henryka Łowmiańskiego, Jerzego Dowiata, w kontekście Chrztu Polski oczywiście. Taka wielka dwutomowa praca Początki Polski, Księga Tysiąclecia, jest z okazji milenium była wydana. I te prace odcisnęły wielkie piętno na takim podręcznikowym ujęciu początków Polski i także chrztu. W ostatnich latach pojawia się bardzo dużo nowych interpretacji, czyli historycy wrócili pod wpływem też archeologów do źródeł, które dobrze znają i na nowo próbują spojrzeć. I z tych prac też korzystałem, z prac Andrzeja Pleszyńskiego, Michała Kary, to taka archeologiczna praca, Dariusza Sikorskiego, czy takiego nawet artykułu profesora Tomasza Jurka. I nie ustalaliśmy tutaj, proszę Państwa, wcześniej, ile czasu ja mam na ten wykład, więc ja przygotowałem dwie wersje tego wykładu. Wersja pierwsza jest bardzo prosta, to znaczy ja bym ją załatwił w 3 minuty. Dlatego, że jakby się uprzeć, proszę Państwa, to można w sumie powiedzieć, że kto, kiedy i gdzie ochrzcił Mieszka I. Niestety na żadne z tych pytań nie możemy udzielić wiążącej odpowiedzi i moglibyśmy wykład zakończyć. Zresztą bardzo słusznie Dariusz Sikorski napisał też, że ustalenie miejsca chrztu byłoby ważne, o ile odbyłby się on poza Polską, gdyż wskazywałby zarazem kierunek napływu pierwszych impulsów misyjnych. Ponieważ nic nie wiemy na ten temat, kwestię tę jako bezproduktywną możemy porzucić. Podobnie dociekania, gdzie ewentualnie w Polsce miałoby dojść do tego wydarzenia, są ze względu na brak jakichkolwiek przesłanek źródłowych pozbawione jakiegokolwiek sensu. Czyli w gruncie rzeczy moglibyśmy powiedzieć tak. Nie wiemy, kiedy doszło do chrztu, nie wiemy gdzie, nie wiemy, kto chrzcił Mieszka i w gruncie rzeczy nie jesteśmy w stanie powiedzieć dlaczego. Co oczywiście nie przeszkadza historykom w napisaniu miliona książek i artykułów na ten temat. Ja będę Państwu próbował dzisiaj pokazać, skąd ta dążność do pisania i co my możemy powiedzieć albo skonstruować jako najbardziej prawdopodobną wersję wydarzeń. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że tak było na pewno. I ci historycy, którzy mówią, że wiedzą, gdzie się Mieszko ochrzcił, albo dokładnie są w stanie powiedzieć kiedy, albo z jakiego powodu, oszukują i siebie i jakby łamią etykę zawodową. Nie mamy takiej możliwości. My możemy powiedzieć, jaka jest jedna albo dwie czy trzy najbardziej prawdopodobne wersje wydarzeń, które rozegrały się ponad 1000 lat temu. Zacząć może wypadałoby w ogóle o chrzcie czyim i jakiego kraju mówimy.
to, co dały badania archeologiczne ostatnich, powiedzmy, 20 paru lat, to jest pewien przełom w patrzeniu na początki Polski. Kiedyś w literaturze był taki pogląd, że Polska powstawała ewolucyjnie, był to proces długi, zakończony przez Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Natomiast archeolodzy, proszę Państwa, pokazali, że to był proces krótki, błyskawiczny, gwałtowny. Wszystko zaczęło się mniej więcej około 940 roku, kiedy w centralnej części Wielkopolski zaczęto budować grody nowego typu. Bardzo duże grody obronne, które możemy wydatować dzięki metodzie dendrochronologicznej. Wiemy, że no gdzieś tam około 940 roku zaczyna się wielki ruch budowlany i sercem tego obszaru jest taki region nad Wartą, między Kaliszem, Poznaniem, Gieczem. Tam te pierwsze grody powstają. Także z Gnieznem, chociaż Gniezno ma dosyć specyficzny charakter. I kiedy na arenę wchodzi Mieszko, Mieszko jako władca, który znany jest ze źródeł innych, kilku różnych źródeł i stąd mówimy, że on jest pierwszym historycznym władcą, to ta Polska wygląda tak, jak Państwo widzą. Jest to takie serce Wielkopolski, nie w kształcie takim dojrzałym, no powiedzmy, to jest nawet mniej niż 100 tysięcy kilometrów kwadratowych. Obszar, którego ekspansję dalszą no, można śledzić w kolejnych dziesięcioleciach. Pierwsze źródło, które mówi o Mieszku, to jest Kronika Widukinda z Korwei. I ona mówi, że w 963 roku Mieszko, król Polski, czy król Słowian, przegrał dwie bitwy z Wieletami. I to jest pierwsze źródło, które mówi o Mieszku, chronologicznie źródło, które najwcześniejsze. Nieco później, kilka lat później, być może ze dwa, pojawia się relacja Ibrahima ibn Jakuba, żydowskiego kupca, który podróżował po Niemczech i on też wymienia Mieszka. O protoplastach Mieszka nie wiemy za dużo. Kronikarz, którego my nazywamy anonimem, Galem, a który chyba nie był Galem, wymienia, że przed Mieszkiem od legendarnego Piasta Kołodzieja było trzech władców. Siemowit, Lestek, Siemomysł i kolejny był Mieszko. Nie wiemy, czy te imiona są prawdziwe. Językoznawcy twierdzą, proszę Państwa, że Galanonim mógł po prostu wymyślić te imiona, dlatego że Siemowit to jest pierwszy z rodziny. No, on nie wiedział, jak się nazywał ten z pierwszy z rodziny, ale musiał być jakiś pierwszy, więc on używa terminu Siemowit. Siemomysł to ten, który myśli o rodzinie. Częściej się interpretuje imię Lestek, dlatego że Lestek to jest Leszek. Niektórzy twierdzą, że od imienia Lestek wzięli się Lachy, znaczy wzięła się nazwa Lachy jako na Polaków, tak? Ale to też są tylko takie hipotezy. Pierwszy problem, jaki jest, zwłaszcza dzisiaj, to data chrztu. Jak Państwo włączą wiadomości jakieś, to na pewno Państwo usłyszą, że dokładnie 1050 lat temu, właśnie 14 kwietnia, bo wtedy wypadała Wielka Sobota, odbył się chrzest. No nie wiemy. Dlaczego nie wiemy? Otóż data 966 i tekst, który jest... pierwsze teksty, które mówią w ogóle o tej dacie, są bardzo późne i są dosyć specyficzne. Nie są to najstarsze źródła do dziejów Polski. Najstarsze źródła, czyli Kronika Anonima i Kronika Titmara, nie zawierają dat rocznych. One opisują wydarzenia, ale nie umiejscawiają ich w konkretnej przyszłości takiej chronologicznej, czasowej naszej. One zawierają opis wydarzeń. Wiemy, że prawidłowy, kontrolując to z innych źródeł, czyli chronologicznie one są poukładane prawidłowo, natomiast kiedy miały miejsce poszczególne wydarzenia, jest trudne do ustalenia.
O datach rocznych mówią roczniki. W Polsce dwa najstarsze roczniki to są te na końcu tego wykresu, rocznik dawny i tak zwany rocznik kapituły krakowskiej. Natomiast one są bardzo późne. Wiemy, proszę Państwa, historycy zdołali zrekonstruować całą drogę, jak te roczniki powstawały i źródła, na których były oparte. I konkluzja z tej rekonstrukcji jest taka, że roczniki zapisały wydarzenia nie na bieżąco, a po jakimś czasie. Zapisano te wydarzenia naraz, czyli wrzucono kilka wydarzeń konkretnych po kilkanaście albo kilkadziesiąt lat po chrzcie. I te wpisy miały charakter ewidentnie polityczny. O co chodzi, proszę Państwa? Rocznik dawny, to jest najstarszy zachowany oryginalnie rocznik, on został spisany w tej wersji, którą mamy, około 1120 roku. No, prawie 150 lat po chrzcie, prawda? I drugi rocznik kapituły krakowskiej. Z rocznikiem dawnym jest w ogóle kłopot, jako najstarsze źródło. Jakbyście Państwo, nie wiem, czy Państwo to zobaczą, czy to widać, ale on podaje datę. I mamy tutaj datę 966 i tekst Dubrawka venit ad Mesconem, czyli Dubrawka przybyła do Mieszka. Następna data 967, Mesko dux baptizator, Mieszko się ochrzcił. Nie 966, a 967. Jest jeszcze trzecia data, następna, 968, narodził się Bolesław. Historycy zwrócili uwagę, że w roczniku kapituły krakowskiej, ten obrazek, który Państwo widzą, to jest rocznika dawnego, ale musiałem go tutaj wkleić. Daty są o rok przesunięte. No i pojawia się kłopot. Czy Dąbrówka przybyła w 965, czy w 966? Czy Mieszko ochrzcił się w 66, czy w 67? I czy Bolesław urodził się w 67, czy w 68? Chodziło o to, proszę Państwa, że historycy doszli do wniosku, że autorzy rocznika dawnego pomylili się. Skonfrontowano nie tylko te trzy daty z naszą wiedzą na podstawie innych źródeł, ale także inne daty, które były w tym roczniku i wszystkie są przesunięte o rok. W roczniku kapitulnym, dawnym, mamy datę 966 jako datę chrztu. I część uznała badaczy, że rzeczywiście ten 966 rok jest lepszy, jest bardziej prawidłowy. Zwrócono też uwagę, że w ogóle te zapisy są dosyć dziwne, bo Państwo, jakbyście popatrzyli, to mamy te trzy daty, a potem mamy pustkę. Nie mamy nic. Tak jakby autorzy roczników nie wiedzieli, co się działo w danych latach. Kluczem jest to, że data pod ten ostatni wpis o urodzeniu Bolesława Chrobrego miało na celu pokazać, proszę Państwa, że Bolesław Chrobry urodził się z chrześcijańskich rodziców. Że Mieszko był już chrześcijaninem, kiedy Bolesław się urodził. I realistycznie patrząc na te wpisy, można powiedzieć tak, że sekwencja wydarzeń pewnie jest prawidłowa. Natomiast czy te lata się zgadzają, czy one są dwa lata w jedną stronę, czy w drugą, nie jest dla nas jasne. Chodziło o to, żeby pokazać, że Bolesław Chrobry, który w 984 roku się żeni, kiedy się rodził, był już synem chrześcijańskiego władcy. Więc najpierw trzeba było znaleźć taką datę, żeby pasowało i tak umiejscowić przyjazd Dąbrówki i chrztu, żeby to znalazło się przed urodzeniem Bolesława i chronologicznie było tak, pasowało do biografii bardziej Bolesława Chrobrego niż samego Mieszka. A więc część w ogóle badaczy uznała, że te roczniki mają daty umowne i my dzisiaj symbolicznie możemy tylko obchodzić rocznicę 1050-lecia.
Część badaczy zaczęła, w ogóle odrzuciła, tak, te roczniki, natomiast część uznała, że jest to dobra wskazówka i należy szukać innych sposobów wydatowania chrztu, mając na względzie daty z roczników, ale szukając sposobów wytłumaczenia, dlaczego te daty są dobre lub złe. Najprościej, proszę Państwa, powiedzieć, że Mieszko się ochrzcił między 963 a 967 rokiem. Dlaczego najbezpieczniej? Otóż te dwa najstarsze źródła, które mówią o Mieszku, czyli Kronika Widukinda z Korwei, mówi o dwóch wydarzeniach z udziałem Mieszka. Pierwsze z 963 roku i to jest klęska, czy w zasadzie dwie klęski, które zadano Mieszkowi. Zadał je Wichman w służbie Wieletów, taki zbiegły możny Saski. I Widukind, opisując wydarzenia, no właśnie nazwał, że ten król Słowian Mieszko przegrał, a w walkach z Wieletami, z Wichmanem, zginął brat Mieszka. Kilka lat później Wichman toczy kolejną wojnę z Mieszkiem i tym razem ten możny niemiecki przegrywa. Mieszko zwycięża. A Widukind z Korwei, który opisuje te wydarzenia, nazywa Mieszka przyjacielem cesarza. Historycy doszli do wniosku, że Widukind z Korwei nie nazwałby Mieszka przyjacielem cesarza, gdyby Mieszko się nie ochrzcił. On dla kronikarzy niemieckich czy z zachodniej Europy był barbarzyńcą. Jego status nieco się poprawia, kiedy on przyjmuje chrzest. I wtedy może wejść w bliższe relacje z władcami zachodniej Europy. Jeżeli on wszedł w te bliższe relacje, to musiał być ochrzczony. Więc chrzest musiał być między pierwszą a drugą wojną z Wichmanem i z Wieletami. W wydarzenia te wplątuje się jeszcze jeden, proszę Państwa, kronikarz, Dietmar z Merseburga, biskup Merseburga, który na początku XI wieku opisał jeszcze jedno wydarzenie z 963 roku. Otóż on opisał historię pewnego margrabiego Marki Wschodniej Gerona, który miał w 963 roku podporządkować sobie Łużyczan, a także Mieszka i zmusić go do płacenia trybutu cesarzowi. Część badaczy uznała, że Mieszko przegrał nie tylko z Wichmanem, ale przegrał z Geronem. Inni stwierdzili, że przecież tekst Dietmara nie mówi o przegranej. Po prostu tam doszło do jakiegoś sojuszu. Bez względu, no część historyków w ogóle uznała, że tekst Dietmara nie jest dobry. To niestety jest częsta przypadłość historyków. Część badaczy uznała, że Dietmar, pisząc 50 lat później, pomylił sobie przeciwników Mieszka. Tak? Wichmana pomylił z Geronem, a w związku z tym wyrzucono w ogóle z narracji Gerona. Tak na przykład zrobił Gerard Labuda. Wyrzucił z tej narracji cesarza także, wyrzucając Gerona. No w każdym razie, proszę Państwa, doszło do jakiegoś wydarzenia, którego konsekwencją był chrzest i miało to miejsce między 63 a 67 rokiem. Wrócimy do tej daty za chwilę, która jest najwłaściwsza. Powstały trzy wizje takie w historiografii polskiej, których autorami byli wybitni historycy. Ja o tych trzech wizjach Państwu powiem, jak oni tłumaczą, dlaczego wtedy i w takich okolicznościach doszło do chrztu. Jedna wizja to jest Gerarda Labudy. Jest to wizja, która chyba jest najbardziej rozpowszechniona. Według niego pod wpływem klęsk z Wieletami Mieszko szukał sojuszników, układał się z Czechami, ponieważ bał się cesarza. Wszedł w jakiś układ z władcą Czech. Konsekwencją tego układu jest przybycie Dobrawy do Polski i chrzest, który odbył się w Polsce, ale za pośrednictwem Czechów. Nieco inną narrację stworzył Henryk Łowmiański, który oczywiście uznał relację o Geronie za prawdziwą relację Dietmara
i stwierdził, że chrzest musiał być w jakimś związku i porozumieniu z cesarzem, ale w związku z tym, że Polacy bali się Niemców, to tak za pośrednictwem Czech, że układ był trójstronny. Mieszko, cesarz Otton i Bolesław Czeski, z tego gdzieś tam się narodził chrzest, idea chrztu. Chrzest według Łowmiańskiego też był w kraju. I trzecia dosyć ciekawa wizja Jerzego Dowiata, który także uznał, że chrzest był elementem układu Mieszka z cesarzem. Natomiast to, co było ciekawe, to też Dowiat twierdził, że Mieszko, bojąc się wpływu cesarskiego, zdecydował się na bezpośrednie przyjęcie chrztu z Czech. Było to oczywiście za porozumieniem z cesarzem, ale to Czesi przynieśli chrześcijaństwo. Problem polega na tym, że Dowiat był świadomy, że chrzest władcy powinien być udzielony przez biskupa. Natomiast Czesi nie mieli biskupstwa. W Czechach nie było biskupstwa. Dlatego Dowiat wymyślił, że trzeba by było znaleźć najbliższe biskupstwo albo to biskupstwo, któremu podlegali Czesi. To było biskupstwo bawarskie w Ratyzbonie. To Dowiatowi pasowało, że Mieszko się ochrzcił u Niemców, ale u dobrych Niemców, nie u złych Sasów, tylko u dobrych Bawarów, bo Ratyzbona podlegała Salzburgowi. No i stwierdził, że Mieszko musiał pojechać do Ratyzbony, żeby tam przyjąć chrzest i ta data 966 mu pasowała. To są takie trzy wizje, które miały wpływ na nasze spojrzenie na przeszłość i sam chrzest. W zasadzie podręczniki dzisiaj nie są w stanie z tych wizji się wyrwać. Bardzo często w tej narracji, proszę Państwa, pojawia się kobieta, bo to najlepiej na kobietę zwalić winę albo zrobić z niej bohaterkę. Kobietą tą, która miała przekonać Mieszka do chrztu, była Dobrawa albo Dąbrówka, bo to zależy. Tietmar ją nazwał Dobrawą, w polskich źródłach i czeskich jej imię dałoby się lepiej przełożyć jako Dąbrówka. Tietmar napisał o niej bardzo ciekawą historię. Napisał o niej tak. Owa wyznawczyni Chrystusa, widząc swego małżonka pogrążonego w wielorakich błędach pogaństwa, zastanawiała się usilnie nad tym, w jaki sposób mogłaby go pozyskać dla swojej wiary. Starała się go zjednać na wszelkie sposoby, nie dla zaspokojenia trzech żąd tego zepsutego świata, lecz dla korzyści wynikających z owej chwalebnej i przez wszystkich wiernych pożądanej nagrody w życiu przyszłym. Umyślnie postępowała ona przez jakiś czas zdrożnie, aby później móc długo działać dobrze, kiedy mianowicie po zawarciu wspomnianego małżeństwa nadszedł okres Wielkiego Postu i Dobrawa starała się złożyć Bogu dobrowolną ofiarę przez wstrzymywanie się od jedzenia mięsa i umartwianie swego ciała, jej małżonek namawiał ją słodkimi obietnicami do złamania postanowienia. Ona zaś zgodziła się w tym celu, by z kolei móc tym łatwiej zyskać u niego posłuch w innych sprawach. Jedni twierdzą, że jadła ona mięso w okresie jednego Wielkiego Postu, inni zaś w trzech takich okresach. Czyli ona złamała Wielki Post, żeby przymilić się do Mieszka i go przekonać do nowej wiary. No, relacja dosyć taka interesująca. Niektórzy, jeżeli tak przyjąć ją zupełnie na wiarę, zwrócili uwagę na ostatni fragment. To znaczy, że ona złamała jeden Wielki Post albo trzy. Jeżeli przyjmiemy, proszę Państwa, że ona złamała trzy wielkie posty, to znaczy, że między przybyciem Dobrawy a chrztem minęły 3 lata. 3 wielkie posty. W związku z tym, jeżeli popatrzymy na tę sekwencję w rocznikach, kiedy mamy rok po roku przybycie Dobrawy i chrzest Mieszka, to nam się troszeczkę zapala lampka, że to niekoniecznie się zgadza. No w każdym razie Tietmar był przekonany, że Mieszko nawrócił się i przyjął chrzest pod wpływem Dobrawy. W jakiś sposób podobnego zdania był anonim Gal, który dużo później, ale opisał to samo wydarzenie. W końcu, pisze o Mieszku, w końcu zażądał małżeństwa jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech imieniem Dąbrówka. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zrzuci owego zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem.
Gdy zaś on na to przystał, że porzuci ów zwyczaj pogański. Ten zwyczaj pogański to jest fakt, że miał 7 żon. Ten zwyczaj pogański przyjmie sakramenty wiary chrześcijańskiej. Pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem dostojników i świeckich i duchownych, ale nie pierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż powoli, a pilnie, zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono Matki Kościoła. Mamy tutaj rodzaj szantażu. Nie będę z tobą spała, bo jesteś poganinem. W wersji Tietmara ta relacja była troszeczkę inna, no ale generalnie wpływ Dobrawy jest dosyć istotny. Taką w miarę spójną historię wkrada się nam niestety burząca wszystko relacja czeska. No bo wydaje się nam, że Dobrawa była księżniczką czeską, no więc poszukajmy czeskich źródeł o chrzcie. No i tutaj mamy kłopot, proszę Państwa. Otóż Czesi wcale nie są dumni, że nas ochrzcili. Nie ma w czeskich źródłach informacji o tym, że dzięki nim Mieszko przyjął chrzest. Co więcej, sama historia Dobrawy jest dziwnie opisana. Kosmas, taki odpowiednik naszego Galanonima, piszący mniej więcej w tym samym czasie, na początku XII wieku, napisał tak. Dobrawa była nadmiarę bezwstydna, kiedy poślubiła księcia polskiego, będąc już kobietą podeszłego wieku. Zdjęła ze swej głowy zawój i nałożyła panieński wianek, co było wielkim głupstwem tej kobiety. I to jest relacja Kosmasa o żonie Mieszka, która miała go nawrócić. On wypomina jej, że była już starszą kobietą, że była zakonnicą, porzuciła zakon, wzięła wianek panieński i pojechała do Mieszka i on nie ocenia tego dobrze. On uważa, że to jest głupia decyzja. Ja jestem bardzo sceptyczny co do tych relacji i oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć, że Dąbrówka nie miała żadnego wpływu na Mieszka. Natomiast odpowiedzialnie mówiąc, proszę Państwa, no, trzeba powiedzieć, że my nie mamy jako historycy możliwości sprawdzić osobistej, intymnej, wewnętrznej motywacji Mieszka albo tego, jaki wpływ na męża miała żona. Nie mamy źródeł, nie jesteśmy psychologami, nie możemy przesłuchać Mieszka i Dąbrówki i zapytać, słuchaj, czy to na pewno żona na ciebie tak wpłynęła. Zresztą on by się nie przyznał, nie? Przecież to mężczyzna. I teraz jest pewien kłopot. Znaczy, część badaczy uznała, że skoro my nie jesteśmy w stanie wniknąć w mentalność Mieszka, bo nie jesteśmy w stanie, nie mamy narzędzi badawczych, ani w Dąbrówki tym bardziej, powinniśmy się zająć takimi motywami przyjęcia chrztu i okolicznościami, które da się zbadać naukowo. No i zaczęto się zastanawiać, proszę Państwa, jakie były motywy chrztu. Najczęstszy motyw to jest sojusz z Czechami. Mieszko zawarł sojusz z Czechami i elementem tego sojuszu było małżeństwo i przyjęcie chrztu. No to Labuda na przykład o tym pisał. Ta koncepcja ma bardzo wielu zwolenników, ale ma strasznie dużo wad. Otóż my patrzymy na sojusz z Czechami, który był zawarty przeciwko Wieletom, jako sojusz, który dał nam wojsko, które przyjechało na pomoc Mieszkowi w walce z Wichmanem, żonę księciu i chrzest. Ale można zapytać, ale co ten sojusz dał Czechom? Czesi, proszę Państwa, jaki mieli biznes w tym, żeby poprzeć władcę, który właśnie przegrał z Wieletami, którzy byli tradycyjnymi ich sojusznikami. Jaki biznes mieli w Czesi w tym, żeby ochrzcić Mieszka? Przecież Czesi byli w sojuszu z plemionami połabskimi, które były pogańskie. Wreszcie, jaki biznes mieli Czesi w układaniu się z Mieszkiem, którego jednym z kierunków ekspansji był Śląsk, na którym byli też Czesi, czy Małopolska?
Więc jakby ta opcja czeska ma bardzo wiele znaków zapytania. Co prawda, oczywiście my nie możemy podważyć, że przybyła Dąbrówka i był jakiś układ z Czechami. Natomiast czy sam układ był decydujący, nie wiemy. Druga opcja, proszę Państwa, jest taka, że przyjęcie nowej religii miało przyczynić się do skonsolidowania rodzącego się państwa. W jaki sposób? Otóż Mieszko, podbijając czy podporządkowując kolejne terytoria, miał znaleźć jakąś ideologiczną wspólnotę czy wspólną myśl, ideologię dla wszystkich różnych plemion. No i według części badaczy chrześcijaństwo było dobrym takim elementem jednoczącym podbijane tereny. No tak, ale zwróćcie Państwo uwagę, że jest to też dosyć ryzykowne. Dlaczego czymś, co jednoczy, ma być obca religia przyjęta z zewnątrz? Łatwiej było budować już na pogaństwie na przykład. Tak? Związek Wielecki funkcjonował bardzo długo wokół religii pogańskiej. A przyjęcie sprowadzenia czegoś z zewnątrz byłoby dosyć ryzykowne. W dodatku, proszę Państwa, archeolodzy szczególnie mają kłopot z prześledzeniem etapów chrystianizacji. Otóż my nie mamy, wbrew pozorom, aż tak wiele śladów, na przykład kamiennych budowli kościelnych, które by nagle po 966 roku pojawiły się w całym kraju. To jest Wielkopolska, tam rzeczywiście są kościoły, ale to nie jest tak, jak możemy prześledzić, że każdy gród ma swój kościół, tak? Bo grody możemy prześledzić, jak się ta ekspansja pojawiała. Natomiast nie było tak, że w każdym grodzie pojawiał się kościół. Czyli proces chrystianizacji był procesem długim. Jeżeli to był proces długi, on nie mógł służyć konsolidacji. Wreszcie, proszę Państwa, taki już bardzo racjonalny argument. Chrześcijaństwo było słabe na początku. Można mówić o konsolidującej roli chrześcijaństwa później, 200-300 lat po chrzcie, ale nie w momencie, kiedy tu się sprowadza misjonarzy, dla których to książę, jego drużyna i organizacja kościelna jest oparciem. To książę jest opiekunem kościoła, a nie kościół opiekunem księcia. Zaczęto więc szukać, proszę Państwa, innych motywacji. Wałkowano problem Dobrawy, ale pojawiły się też takie koncepcje, jak profesor Michałowski na przykład proponował. On doszedł do wniosku, że on wie, co myślał Mieszko I. I stwierdził, że być może był rodzaj kontraktu. Mieszko, proszę Państwa, przegrał z Wichmanem, dlatego że był poganinem. No i Michałowski stwierdził, że być może w Mieszku zakiełkowała myśl taka: a może ja przejdę na chrześcijaństwo i pod patronatem nowego Boga zwyciężę. No i ktoś mógłby powiedzieć: okej, przeszedł i wygrał. Ale z drugiej strony ta hipoteza też ma pewne wady, to rozumowanie. No bo zwróćcie Państwo uwagę, że kto ma wygrać, jak walczą ze sobą dwaj władcy chrześcijańscy? No bo jak walczy poganin z chrześcijaninem, to wiadomo, w tej koncepcji ma wygrać chrześcijanin. No ale jak walczą dwaj chrześcijańscy, no to możemy się zastanawiać, który z nich jest bardziej chrześcijański i który szybciej wygra, tak? No nie, no, to jest pewien kłopot. No, kłopotem jest też to, że czasem władcy chrześcijańscy przegrywali z tymi wieletami jednak na przykład. Więc nie wykluczamy oczywiście, że być może Mieszko zawarł osobisty kontrakt z Panem Bogiem, natomiast jest to sfera dla nas niedostępna do zbadania, tak jak wpływ Dąbrówki na Mieszka. No, możemy sobie dywagować w nieskończoność na ten temat, natomiast nie powiemy na pewno, jak było. Jeszcze wiele innych koncepcji, proszę Państwa, wymyślano. Natomiast w gruncie rzeczy rację ma Dariusz Sikorski, pisząc, że z oczywistych względów jedynym politycznym partnerem dla Mieszka, który przewyższał go pod każdym względem, a z drugiej strony mógł stanowić dla niego wzór władcy, był cesarz. W relacjach z cesarzem Mieszko, podobnie jak inni, nawet chrześcijańscy władcy tego regionu, byli przytłoczeni majestatem,
nie wypływającym tylko z samej godności cesarskiej, bo nie wszyscy mieli wiedzę pozwalającą w ten sposób różnicować pozycję władców, ale przede wszystkim z niekwestionowanej dominacji politycznej władców Niemiec w tej części Europy. Chcąc naśladować ten wzorzec, nawet na skalę lokalną, należało również sięgnąć po ten element, który był dla formowania wizerunku władcy niezbędny, a więc religię chrześcijańską. I zaczęto się zastanawiać, proszę Państwa, czy możliwa była konwersja Mieszka w izolacji od cesarza Ottona. Tym bardziej, że jednym z priorytetów Ottona jako cesarza było szerzenie chrześcijaństwa. To jest jego misja. On, proszę Państwa, postanawia zbudować, ufundować wielkie arcybiskupstwo w Magdeburgu i powołuje 5 nowych biskupstw na wschodzie Rzeszy po to, żeby szerzyć chrześcijaństwo. Trudno, proszę Państwa, uznać, że Mieszko stał się przyjacielem cesarza i przyjął chrzest w kompletnej izolacji od wiedzy i kontaktów z cesarzem. Badacze niemieccy próbowali zbadać, w jaki sposób można było zbudować relację, którą nazywano w źródłach po łacinie amicitia, ta przyjaźń. Widukind z Corvei nazywa Mieszka przyjacielem cesarza. Według badaczy niemieckich jest 7 sposobów na zawarcie takiej amicitii. Każdy z tych sposobów zakłada osobiste spotkanie. Czyli jeżeli Mieszko był przyjacielem cesarza, to musieli się spotkać. Krok dalej idąc, można się zastanowić, ok, a kiedy oni mogli się spotkać? Dzięki temu, proszę Państwa, że znamy itinerarium Ottona I, czyli wiemy, gdzie on w jakim czasie przebywał, a wiemy dlatego, że dysponujemy dokumentami wystawianymi w kolejnych miejscach, w których Otton był. A Otton podróżował po całej Europie, no może po całej, po środkowej Europie i Italii. I wiemy, proszę Państwa, z tego itinerarium, z tego jego planu podróży, że na początku 965 roku wrócił z Italii do Rzeszy. I był w Rzeszy do jesieni 966 roku. I niektórzy historycy stwierdzili, że jeżeli miał być chrzest i miała być ta amicitia, miało być wspólne spotkanie, to wtedy. Bo raczej trudno przypuszczać, żeby Mieszko jechał do Italii spotykać się z cesarzem. On musiał się spotkać z nim, jak cesarz był w Rzeszy. No i Tomasz Jurek, profesor Tomasz Jurek w ostatnim numerze Roczników Historycznych przedstawił dosyć taką ciekawą koncepcję. Otóż stwierdził, że są 2 takie momenty w tych podróżach w 965 i 6 roku, kiedy Otton jest blisko państwa Mieszka. Pierwszy to jest zjazd w Magdeburgu po śmierci margrabiego Gerona. Bardzo ważny zjazd, kiedy Otton dzieli Markię Wschodnią na szereg mniejszych marchi, jakby reguluje kwestie bezpieczeństwa na wschodzie kraju. I to jest bardzo ważny moment. Być może, jeżeli Mieszko miał zostać przyjacielem cesarza, to jest dobry moment, żeby się pojawić i spotkać z cesarzem. I w kolejnym roku zjazd w Kwedlinburgu. Wiemy, że między 22 i 23 kwietnia 66 roku Otton wydaje tam pewne dokumenty. No i Tomasz Jurek stwierdził, że to jest najlepszy moment na spotkanie z cesarzem. Jeden z tych 2. On jakoś się wpisuje w relacje roczników i w tą datę 966. Potem jest trudno spotkać się z cesarzem, bo cesarz wyjeżdża do Italii i już nie wraca. No i profesor Jurek stwierdził, że to jest dobry moment na chrzest. Zastanawiano się, proszę Państwa, który z tych terminów jest lepszy. Z punktu widzenia zwyczajów chrzcielnych lepszy byłby ten 2. To znaczy mamy 2 takie terminy tradycyjnie przyjęte jako terminy, kiedy katechumeni przyjmują chrzest. To jest albo Wielka Sobota, albo Wigilia
zesłania Ducha Świętego. No termin w 65 roku do tego nie pasuje, bo to jest późno. To jest przełom czerwca i lipca. Natomiast pasuje do tego termin z 66 roku. Zjazd w znaczy dokumenty wystawione przez Ottona w Kwedlinburgu są z 22-23 kwietnia, więc to jest tydzień po Wielkiej Nocy. Natomiast no, trudno przypuszczać, żeby przez Wielkanoc Otton podróżował. No i przyjmuje się, że prawdopodobnie też i Wielkanoc w Kwedlinburgu spędził. No, zadano sobie pytanie, czy możliwy jest chrzest na dworze cesarza. No możliwy, proszę Państwa. Bo mamy bardzo dużo przykładów na takie chrzty. Pierwszy to jest taki punkt wyjścia w ogóle. W 826 roku w Moguncji na dworze cesarza Ludwika Pobożnego ochrzcił się książę duński Harald. Przyjechał tam razem z żoną i z całym dworem. Własnoręcznie, jak piszą źródła, mówią źródła, cesarz podniósł go z wody i własnoręcznie założył mu białą szatę. To cesarz go ochrzcił. Żona cesarza Judyta została matką chrzestną, a Lothar, syn cesarza, został ojcem chrzestnym. I mamy takich przypadków więcej. Mamy słynny chrzest 12 książąt czeskich, którzy przybyli w 845 roku na dwór cesarski i szereg innych. A więc są w historii takie przypadki, kiedy pogańscy władcy przychodzą na dwór cesarski i są ochrzczeni. Tomasz Jurek tak dosyć przekornie twierdzi, że ta data 965 jest lepsza niż 66. 965 dlatego, że w jednym z późnych źródeł w relacji Adama z Bremy, to jest 100 lat później, jest opisany chrzest Haralda Sinozębnego, księcia duńskiego, udzielony przez Ottona. I ten chrzest miał miejsce na dworze w cesarskim w 965 roku. Śladem takim namacalnym jest wystawienie dokumentów o uposażeniu biskup z Danii z 25 czerwca 965 roku i Jurek napisał coś takiego, że skoro Otton mógł ochrzcić księcia duńskiego, to dlaczego nie mógł ochrzcić księcia polskiego? No i skłania się do tej daty, zdając sobie sprawę, że termin nie jest wielkanocny, nie jest chrzcialny, natomiast pokazał w swojej analizie, że chrzty tych władców, o których mówiłem wcześniej, też nie były na Wielkanoc. Czyli chrztu w wyjątkowych sytuacjach udzielano wtedy, kiedy przybywają na dwór cesarski, a nie czekano do Wielkiej Nocy. No i to jest taka wersja, którą mi się wydaje dosyć prawdopodobna. Oczywiście to jest hipoteza. Hipotez, gdzie Mieszko się ochrzcił, jest więcej. Konkurencję, proszę Państwa, stanowi oczywiście państwo Mieszka. Jakie są argumenty za tym, że Mieszko, proszę Państwa, ochrzcił się na ziemiach swojego kraju, a nie w Niemczech? Pierwszy i podstawowy argument taki, że źródła niemieckie nie mówią nic o tym, że Mieszko ochrzcił się w Niemczech. Słuszny argument. No, można powiedzieć, proszę Państwa, w kontrze, no ale źródła też nie mówią, że ochrzcił się w Polsce. I to jest kłopotliwe. Natomiast wyciągnięto asa z rękawa, to znaczy relacja z żywotu świętego Metodego o nawróceniu pewnego księcia Wiślan. Otóż dużo wcześniej, w czasach istnienia państwa wielkomorowskiego, doszło do konfliktu państwa księcia wielkomorawskiego z nieznanym z imienia księciem, który siedział na Wiśle potężnym. I święty Metody miał zachęcić tego księcia Wiślan do przyjęcia chrztu. I powiedział mu takie zdanie, ostrzegał go,
żeby ochrzcił się dobrowolnie na swojej ziemi, bo jak się nie ochrzci, to przegra wojnę i zostanie ochrzczony w niewoli. Część badaczy zinterpretowała tę historię w taki sposób, znaczy sam metody, w tym, ten żywot metodego mówi, i tak też się stało, to znaczy on dostał się do niewoli morawskiej i tam został ochrzczony prawdopodobnie. Ale część badaczy uznała, że ta historia jest, ma na celu pokazanie, że chrzest u obcego władcy jest haniebny. Że lepiej ochrzcić się u siebie, niż jechać gdzie indziej, po niewoli albo do kogoś potężniejszego. No i w związku z tym, mimo że nie mamy źródeł mówiących, że Mieszko ochrzcił się w Polsce, część badaczy stwierdziła, że on powinien się był ochrzcić w Polsce. I tutaj do akcji wchodzą archeolodzy. Nie do końca dla mnie z jasnych powodów archeolodzy doszli do wniosku, że chrzest musiał się odbyć w specjalnym miejscu i w specjalny sposób. Otóż z ideą chrztu archeolodzy w Polsce powiązali koncepcję baptysteriów, czyli specjalnych miejsc, które służyły do chrzczenia. Nie mamy źródeł pisanych, ale mamy źródła archeologiczne. Więc w Polsce zaczęła się akcja szukania baptysteriów, czyli w tych miejscach, gdzie były prowadzone badania milenijne 50 lat temu, a potem po rozpoczęciu czy po wznowieniu tych badań pod koniec XX wieku, zaczęto szukać takich miejsc, w których były misy chrzcielne, baseny chrzcielne, no coś, co my nazywamy baptysterium. Wytypowano, proszę Państwa, 3-4 obiekty. Ja powiem o trzech. O baptysterium w Poznaniu, w katedrze. Dwóch basenach chrzcielnych na Ostrowiu Lednickim. I baptysterium w Rotundzie na Wawelu. Tam jeszcze była chrzcielnica w Wiślicy, brana pod uwagę. Rzeczywiście, proszę Państwa, literatura na ten temat jest olbrzymia. Archeolodzy na prawo i na lewo to opisują, rysują, robią zdjęcia i tłumaczą. Ta koncepcja z baptysteriami ma dwie wady. Jedna jest taka logiczna. Dlaczego chrzest miał być w baptysterium? Jeżeli weźmiemy na przykład Powieść minionych lat albo Żywoty Ottona z Bambergu o chrzcie Pomorzan, to tam jest wprost mowa, że chrzest odbywał się przez zanurzenie w rzece, w jeziorze, w sadzawce, w stawie. Więc nie było potrzeby budowania baptysterium. Więc niekoniecznie. No ale jak już ktoś się uprze, no niech będą te baptysteria. No i problem z nim jest taki, że ich głębokość to jest od 12 do 40 centymetrów. Proszę Państwa, spróbować zanurzyć dorosłego człowieka w baptysterium, który ma 12, 14 albo 40 centymetrów. Byłoby to dosyć trudne. W związku z tym koncepcja o baptysteriach jest jakąś tam koncepcją tłumaczącą, natomiast jest dosyć słabą koncepcją, mało racjonalną, nie do końca przekonuje. No i w związku z tym no, trzeba powiedzieć tak. Nie wiemy kiedy. Być może w 65 albo w 66 roku. Nie wiemy dlaczego do końca. Być może naśladując cesarza i chcąc wejść w amicitię, w przyjaźń z cesarzem. I nie wiemy do końca gdzie ten Mieszko się ochrzcił. Koncepcja z przyjaźnią cesarza jest najlepsza. W tej koncepcji jest miejsce dla Czechów. Czesi są elementem układu. Natomiast absolutnie nie można mówić, że Mieszko przyjął chrzest z Czechów, od Czechów, bo się bał Niemców. Nie, on był przyjacielem cesarza. Jego historia dalsza pokazuje, że on pozostał przyjacielem cesarza. Kiedy zmarł Otton
Pierwszy, no to była wojna domowa w Niemczech i on poparł przeciwnika Ottona II, natomiast potem znowu pozostał cesarzem. Wysyła cesarzowi w prezencie wielbłąda na znak przyjaźni. I do końca swojego życia jest przyjacielem cesarza. Biskup Tietmar, który pisze bardzo źle, jest bardzo taki, powiedziałbym, antypolski. Pisze bardzo źle o Bolesławie Chrobrym, o Mieszku pisze świetnie. To był znakomity władca, mąż stanu. Chociaż jak poczytamy Gala Anonima, to niekoniecznie ten mąż stanu. On, Mieszko nie do końca pasuje na męża stanu. A jak jeszcze przyjmiemy, że to Dąbrówka go nawróciła, to w ogóle. I teraz to, co historyk, proszę Państwa, może powiedzieć, że mamy pewne koncepcje, które są mniej lub bardziej prawdopodobne. Nie możemy powiedzieć czegoś na pewno. Brak źródeł, proszę Państwa, historykom nigdy niestety nie przeszkadza. Jak historyk chce coś napisać, to napisze. Jak mu źródło do tezy nie pasuje, to zmienia źródło. Też trzeba pamiętać o tym, że autorzy średniowieczni zawsze pisali w jakimś celu. Zawsze mieli jakiś interes. Jak Państwo wezmą Kronikę Anonima Gala, to on oprócz tego, że wyjaśnia, że on podjął pracę spisania dziejów Polski, dlatego że tak jak Bolesław Krzywousty czci świętego Idziego i w ogóle kult świętego Idziego szerzy, podjął się napisania dziejów Polski, dlatego że jeszcze nikt wcześniej ich nie opisał, ale potem dodaje, że on też chciał dostać by nagrodę za to napisanie. I we wstępie do każdej z trzech ksiąg opisuje, że on już bardzo by chciał dostać nagrodę. No i możemy się zastanawiać, dlaczego on w sumie przestał pisać w takim momencie, że się nic wielkiego nie zdarzyło, on przestał pisać w 1113 roku. Bolesław Krzywousty żył wiele lat jeszcze, a relacji nie ma, relacja się urywa. No jedni mówią, że no co, dostał nagrodę i przestał pisać, a inni mówią, że nie dostał nagrody. Bardzo mi się podoba pod tytuł, dużo korzystałem z pracy Sikorskiego, to jest rzeczywiście bardzo dobra praca, ona ma znakomity podtytuł, który pasuje do wszystkiego w kontekście chrztu. On nazwał swoją książkę Rozważania nad granicami poznania historycznego. Tak, historyk ma pewne ograniczenia i historyk powinien się do tego przyznać. Zamiast wymyślać, powinien przyznać. Ignoramus et ignorabimus, tak? Nie wiemy i się nie dowiemy. Albo powiedzieć, że stworzymy pewną narrację o przeszłości, która jest tak samo dobra, jakaś inna. Jeżeli przyznamy, że nauka historyczna jest, czy historia, historiografia jest nauką, no to mamy pewne zasady i według tych zasad powinniśmy budować narrację o przeszłości. Ja lubię wskazywać na pewien taki dwa przykłady historyków z IX wieku, którzy niestety albo stety mają też naśladowców w badaczach chrztu Polski. Otóż jeden z takich moich ulubionych historyków, Einhard, który napisał Żywot Karola Wielkiego, na samym początku opisując życie Karola Wielkiego, napisał bardzo mądre zdanie. Mówić o urodzeniu, dzieciństwie, nawet o pacholęcych latach Karola uważam za niedorzeczność. Skoro nic o tym nie podano na piśmie i nie znajdzie się nikt z żyjących, kto by mógł mieć jakąś wiadomość. Nie ma źródeł i on przyznaje do tego. On nie wymyśla, co Karol Wielki robił w młodości, ponieważ nie ma świadków, nie ma źródeł pisanych, żeby o tym opowiedzieć. Ale w tym samym czasie jest Angelus, autor katalogu biskupów Ravenny. To jest katalog biskupów Ravenny, to jest... W Polsce katalogi biskupów są takimi krótkimi informacjami, które biskup kiedy panował, na Zachodzie są dłuższe. Takie biografie biskupów Ravenny. I Angelus, proszę Państwa, w tym samym czasie, co Einhard, przedstawił inną wizję pisania historii. Angelus napisał coś takiego. Ilekroć nie mogłem znaleźć żadnej historii któregoś z tych biskupów i nie byłem w stanie ani drogą rozmowy z sędziwymi starcami, ani dzięki obejrzeniu zabytków, ani dzięki żadnemu innemu autentycznemu źródłu uzyskać o nich wiadomości, w takim przypadku dla uniknięcia luki w cyklu sam ich żywot układałem przy Bożej pomocy i modlitwach braci. I niestety taki model pisania niektórzy historycy prezentują dzisiaj. Zwłaszcza ci, którzy mówią, że wiedzą, kiedy był chrzest, wiedzą dlaczego i wiedzą gdzie.
To tyle. Dziękuję bardzo. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania do mnie, to chętnie odpowiem albo coś jeszcze wyjaśnię. Tak? Może ja powiem, tak nie staram się sobie przypomnieć, ale nie jestem w stanie. Mówił Pan o tej teologii profesora Jurka, o chrzcie w Górgu. No tak. Labuda na pewno w studiach pisał o domniemanym pobycie. I tak właśnie staram się przypomnieć, czy on pisał tylko o pobycie, czy też o możliwości przyjęcia tam chrztu. Nie, on mówił o pobycie. Ja nawet się zgadzał, że ten Mieszko musiał pojechać, natomiast odrzucał. Nie, absolutnie. I zresztą problem z Labudą polegał na tym, że on z całej historii wyrzucił Gerona, tego, z którym, który miał podporządkować Łużyczan i Mieszka. Jeżeli wyrzuci się z historii Gerona, to w zasadzie nie ma sensu używać cesarza. Tak? No bo albo mamy do czynienia z jakimś układem, w którym wchodzi Mieszko z cesarzem, a to jest konsekwencja podporządkowania przez Gerona. Ale jak wyrzucamy z historii Gerona, to po co nam cesarz? I mimo tego, że Gerard Labuda bardzo starał się pokazać, że jest porzuca antyniemieckie spojrzenie, bo dużo prac powstało od Adama Naruszewicza. Tak? Była taka koncepcja, że Polacy przyjęli chrzest bojąc się Niemiec, tak? Bojąc się podboju ze strony Niemiec. I Labuda werbalnie, we wstępie do swoich prac albo w różnych miejscach podkreślał, że nie można tak patrzeć na dzieje. Że to jest tak historyczne, tak? Bo to powstało pod wpływem zaborów czy potem II wojny światowej. Natomiast w praktyce Labuda był takim znakomitym przykładem germanofoba w pewnym sensie. No i on był... Ale jego wpływ i studia są olbrzymi wpływ, tak? Miały na literaturę. Natomiast on twierdził, że tam chrztu nie było, nie mogło być. Jeśli można, jedno pytanie. Spotkałem się z taką opinią, że wymazano z historii Polski 1000 lat przed chrztem Polski. Tutaj do Pana takie pytanie. Oczywiście ja tutaj nie neguję chrztu, tylko czy Pan uważa, że warto by było uznawać właśnie w historii Polski to, co było przed chrztem i jak to, tak jak na przykład Francja jest uznawana jeszcze od czasów Galii, albo Germania, znaczy Niemcy od czasów Germanii, tak? Pytanie, co to jest Polska, tak? I kiedy się narodziła Polska? To jest taki też dosyć duży kłopot. Mieszko nie jest nazywany księciem Polski. Nawet w dokumencie, czy w rejestrze dokumentu takim jak Dagoma Judex, czyli tym, który jest w jakiś sposób, chociaż jego chronologia też jest niepewna, ale ten dokument, który powiedzmy zamyka panowanie Mieszka, kraj Mieszka jest nazwany Chinesge Civitas. We mnie pada nazwa Polska. Nazwa Polska pojawia się w kilku źródłach. W kronice Kosmasa jest już Polska. Na monetach, które przypisujemy denarom, na denarach Bolesława Chrobrego jest Princes Polonie, książę Polski. Ten denar, co macie Państwo go reprodukowanego na banknocie 20-złotowym. Natomiast te źródła, które opisują wiek X i gdzie się pojawia nazwa Polska, to są źródła późniejsze. Więc jeżeli... Upraszczając sprawę, przyjęlibyśmy, że państwo Mieszka nazwalibyśmy Polską, to jest to nowe państwo. Możemy mówić, że na tym terenie były jakieś organizmy raczej niepaństwowe. Nie wiem, czy do końca plemienne, bo tutaj też jest wielki spór. Jest wielka dyskusja o etnogenezie Słowian. Czy ta ludność, która zamieszkiwała ziemię polskie, to jest ludność, która tam była od wieków, czy to jest ludność, która przybyła w ramach wędrówek ludów? No i wreszcie, kiedy przybyła? To jest olbrzymia dyskusja, proszę Państwa, i dyskusja bardzo też ciekawa, bo w tę dyskusję wchodzi coś, co my nazywamy science, tak, w dzisiejszym. No bo historycy czy archeolodzy to pod humanistów podchodzą, chociaż nie do końca wiem dlaczego.
Natomiast ta dyskusja o etnogenezie Słowian, oprócz historyków, archeologów, językoznawców, na przykład uczestniczą antropolodzy fizyczni czy genetycy. I oni kompletnie mają inną wizję. Oni uważają, że Słowianie są tutaj od zawsze, czy bardzo długo. Archeolodzy twierdzą, że nie, że przybyli, czy większość archeologów twierdzi. Jest z tym problem. Jak to opisać? Nie możemy nazwać tego historią Polski, możemy nazwać, nie wiem, prehistorią ziem polskich. To jest dobre wytłumaczenie. Natomiast mamy olbrzymi problem, jak zbudować narrację o tym. Na przykład dobrym przykładem kłopotów jest opowieść o Polsce pogańskiej, o religii pogańskiej. Bo my wiemy tak mało o tym, jest tak mało źródeł, które by to opisywało, że w gruncie rzeczy, jakbym Państwu powiedział, że wiemy, że były świątynie i pewnie kapłani, a oprócz nich był jeden Bóg, którego w źródłach późnych nazwano Swarogiem, to nic więcej nie możemy powiedzieć. Narrację o pogańskiej religii i o tym, co było wcześniej, zdominował pewien polski historyk, Jan Długosz, który w XV wieku stwierdził, że przed Mieszkiem coś musiało być przed przyjęciem chrześcijaństwa. No i stwierdził, że to byli poganie. A jak byli poganie, to pewnie mieli taki system bóstw, jakim mieli Rzymianie albo Grecy. I zbudował cały panteon bóstw pogańskich. No i historycy do tego nawiązują. Nie ma, proszę Państwa, źródeł, dobrych źródeł z terenów Polski. Trochę lepsze są właśnie z Połabia. Możemy troszeczkę nawiązać do źródeł ruskich, tak do powieści minionych lat. Ale generalnie dla ziem polskich jest trudno. I na pewno nie można napisać historii Polski, tysiąca lat historii Polski przed przyjęciem chrztu. Bo Polska się rodzi właśnie wtedy, po przyjęciu chrztu. Możemy badać ziemie polskie w prehistorii, ale to nie jest historia Polski. Mogę jeszcze jedno pytanie takie dosyć ciekawe. Kiedyś czytałem, że bodajże w XVII wieku, już nie pamiętam, chyba ktoś z Prus włamał się do skarbca w Wawelu i ukradł koronę Bolesława Chrobrego, tam chyba berło Mieszka I i to gdzieś krążyło po Europie i później król chyba Francji to przetopił na dinary. Czy jak pan sądzi, czy jeszcze jest szansa na odzyskanie tych koron, tak, berła? Znaczy, powiem tak, że nie wiem, co tam nosił ten Mieszko I, natomiast mamy pewien zabytek, który jest przypisywany bardzo wczesnemu okresowi, czyli Szczerbiec, który jest rzeczywiście na Wawelu. I to jest taki zabytek, który wszyscy znają, o którym wiemy bardzo mało. Dla wczesnego średniowiecza jest kilka takich zabytków kultury materialnej, które są wybitne i które są dobrze opisane, które są od wielu lat przedmiotem analizy historycznej, takie jak na przykład, nie wiem, drzwi gnieźnieńskie. Tak? One zostały opisane na różne sposoby. Natomiast ten nieszczęsny Szczerbiec nie. I jeżeli mamy szukać jakichś insygniów, które by sięgały wczesnego średniowiecza, to byłby to Szczerbiec, bo Szczerbiec jest elementem, który oznaczał majestat władcy, niekoniecznie królewski. No i mamy całą legendę zapisaną w historiografii o tym. Natomiast o innych insygniach nie chciałbym się wypowiadać, bo nie wiem po prostu. Natomiast też inna rzecz jest taka, że jest cały nurt badań, to się nazywa archeologia prawnicza, która się zajmuje takimi sprawami i rzeczywiście można by było się zastanowić. A to, że kradziono takie rzeczy, to, no to niestety jest norma. Tak? Taka największe barbarzyństwo to jest z lat 80., proszę Państwa, kradzież relikwiarza z Gniezna świętego Wojciecha, gdzie srebrny relikwiarz skradziono, go w zasadzie przetopiono i zniszczono, zabytek. Więc, ale to jakby nie jesteśmy pierwsi. Tak? Ci, którzy wchodzili do piramid, byli przed nami. Pani może pytanie, to ja pozwolę.
tradycji w tym zaworze obchodów często zapominamy nas tą kwintesencją pracy historyka i jakie zmagania musi poczynić historyk, żeby do tej prawdy dojść, bądź też różnie z tą prawdą bywa i z możliwościami jej zbadania. Dziękujemy serdecznie też Państwu i zapraszamy za tydzień na ostatni wykład profesora Lejnik.